się na, to, na tą prośbę. Jak widzicie Państwo, na zaproszenie dyrektorów, no i moje, jako przewodniczącego komisji, odpowiedzieli wszyscy radni. Ja nie policzyłem, ale zdaje się, że są wszyscy. Nie ma jeszcze przewodniczącego Rady Miasta, ale jest również członkiem komisji podejrzewanie w urzędzie. Tak więc proszę się uzbroić troszeczkę cierpliwości. Jeżeli przyjdą dyrektorzy, dotrze do nas burmistrz, przewodniczący Rady Miasta, to niech pewnie tą komisję rozpocznie. Także chwileczka cierpliwości, bo trudno, żebyśmy zaczynali cokolwiek, kiedy tak naprawdę inicjatorów tego spotkania, czyli Państwa szefów, no tutaj nie ma znaku. Bardziej sprawnie poprowadzić. I chronologia zdarzeń jest taka, że w związku z tym, że komisja została zorganizowana na prośbę dyrektorów szkół, to proszę Państwa, zaczniemy od tego, że ja tutaj poproszę dyrektorów szkół, każdego dyrektora, o zreferowanie tego, co mają radnym Państwu również do powiedzenia. Ja tutaj bardzo bym prosił, żebyśmy jakiś porządek sobie wprowadzili. Ja sobie tutaj zanotowałem w ten sposób, że może zaczniemy od dyrektorów szkół podstawowych. Najpierw od pani dyrektor szkoły w Wydówce. I proszę Państwa, żeby sobie Państwo tam ten porządek ponotowali. Pani dyrektor z Wydówki, następnie szkoły podstawowej z Łomonia. Następnie pani dyrektor zespołu szkół z Grabna, następnie zespołu szkół z Wielkiej Wsi, następnie zespół szkół Wiadolina i na końcu zespół szkół Olszyna. Ja mam nadzieję, że pan dyrektor się na nas nie obrazi, że jest na końcu, ale braliśmy pierwszeństwo kobiety. Po tej sekwencji wystąpień dyrektorów szkół pytania będą zadawać. Ja mam bardzo taką dużą prośbę do radnych, żeby na samym początku dali oczywiście pierwszeństwo członkom komisji, ale wszyscy Państwo są tutaj zaproszeni i oczywiście, żeby notować sobie, jakie w trakcie wystąpień dyrektorów będą mieli pytania i na te pytania myślę, że dyrektorzy będą mieli na pytania do dyrektorów radni uzyskają odpowiedź. Ja myślę, że w którymś momencie oczywiście damy również szansę, żeby ustosunkował się do tych wystąpień również pan burmistrz. Natomiast, proszę Państwa, z całym szacunkiem, ale
Ja bym chciał, żeby Państwo tutaj w momentach dla Państwa emocjonalnych jednak powściągnęli emocje i od razu chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że nie dam się oczywiście Państwu, bo ja prowadzę to spotkanie, nie dam się Państwu wszystkim wypowiedzieć, bo takiej możliwości organizacyjnej przy tej ilości Państwa nie ma. Natomiast myślę, że najlepszym reprezentantem Państwa są Państwa szefowie, Państwa dyrektorzy szkół i oni Państwa najlepiej reprezentują i chciałbym, żeby Państwo wypowiadanie się i argumentowanie pewnych decyzji, pewnych sytuacji pozostawili dla dyrektorów szkół. Jeśli Państwu taka konwencja odpowiada, ja bym chciał zapytać, jak to zwyczajowo oczywiście na sesjach, na komisjach czynić, Państwo akceptują taki wstępny oczywiście w tym momencie porządek naszego spotkania. Jeśli Państwo akceptują... Mamy tego czasu, ten taki... Nie będzie nie ostatni. Państwa, ja myślę, że damy, tak jak powiedzieliśmy, mamy zacząć Państwu dyrektorom. Pamiętajcie Państwo, że to spotkanie jest na wyraźną prośbę i jest inicjatywą dyrektorów szkół. A więc dajmy tym, którzy inicjowali to spotkanie, zrealizować te cele, które sobie zamierzyli, zwołując to spotkanie. I też od tego, jaki będzie odbiór tego, co Państwo dyrektorzy będą mówić. Jakie pytania Państwo radni będą zadawać, zależy od tego, jak Państwo będą zdyscyplinowani na sali. Ja myślę, że z dyscypliną nie powinno być kłopotu, dlatego że Państwo na co dzień wprowadzają tą dyscyplinę w szkole. W związku z tym, jeżeli jest akceptacja, to jeszcze raz serdecznie wszystkich witam, dziękuję za przybycie. I ja bym oddał na początku głos w związku z tym, że taka była konwencja, taki był program. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej z Mirówki. Proszę bardzo. Pani Mirówki. Ja może z tego miejsca tutaj, żeby na rodzice, Rada Sołecka i tam też przedstawimy wszystkim list. Zarówno dyrekcja grono-pedagogiczne, jak i rodzice. I list ten będzie poparty konkretnymi argumentami. Niektóre z tych argumentów przytoczę już teraz. Przede wszystkim lokalizacja Milówki. Wiadomo, jest położona na terenie górzystym. Drogi dojazdowe są często o znacznym nasileniu. Liczne zakręty, zadrzewione, niewidoczne. Także stanowią naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, poważne zagrożenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dowozu dzieci, a szczególnie małych dzieci. Ponieważ tak jak wiemy, planowana jest likwidacja całkowita szkoły, również z oddziałem przedszkolnym, do którego uczęszczają obecnie dzieci 4, 5 i 6-letnie. No i oczywiście klasy 1-3. Tutaj moi koledzy dyrektorzy wyrażali swoje obawy, jeżeli chodzi o dowóz gimnazjalistów, jaki jest planowany do Wojnicza. Natomiast co mamy powiedzieć my, jako ja dyrektor szkoły i rodzice, jeżeli chodzi o obawy dowozu dzieci tak małych z oddziału przedszkolnego i z klas młodszych. Następnie, jeżeli jesteśmy przy dowozie, również niebezpieczeństwo oczekiwania tych dzieci na autobus, gdzie nie ma zapewnionego budynku do oczekiwania, tylko będzie to na zewnątrz. Wiadomo, warunki atmosferyczne, jakie panują zimą, są jakie są. Już teraz mamy doświadczenie, że gimnazjaliści obecni często zimą przychodzą do szkoły, żeby się schronić, oczekując na autobus. Co wtedy z tymi naszymi małymi dziećmi, kiedy budynek szkoły będzie wyłączony z użytku? Poza tym w pewnym... To znaczy, 10 lat temu już nasza wioska poszła na ugodę, że tak powiem, i nasi gimnazjaliści dojeżdżają, kiedy pozostały gimnazja w ościennych sołectwach. Nasi gimnazjaliści już dojeżdżają do Wojnicza w ramach
oszczędności, tak samo jak i gimnazjaliści z Łochłania. Już te dwa sołectwa jest jakaś na pewno oszczędność na tym, że nie mamy gimnazjum. Poza tym, no, szkoła w Milówce ma 110-letnią tradycję, tak jak w sensie przetrwała już dwie wojny światowe i wiadomo, są problemy demograficzne, ekonomiczne, jednakże dobro dziecka, gdybyśmy postawili tutaj jako pierwszy punkt, powinno i ten problem jakoś przezwyciężyć. Poza tym w naszym sołectwie nie dopłaca się do straży, nie dopłaca się do biblioteki, nie dopłaca się do klubów sportowych, ponieważ takowe nie istnieją. To już jest pewna oszczędność, już tutaj Milówka jest poniekąd w porównaniu z innymi sąsiednimi sołectwami troszkę poszkodowana. Tak jak mówię, wszystkie te argumenty będziemy przedstawiać 8 grudnia i będziemy prosić maksymalnie o jakąś przychylność ze strony Rady Miejskiej, o wzięcie pod uwagę dobra dzieci, bezpieczeństwo. To, że już mamy pewne takie doświadczenie, jeżeli chodzi o gimnazjalistów, jeżeli sobie porównamy, że będzie to samo czekało te młodsze dzieci, które sobie mniej z tym wszystkim poradzą, będziemy prosić o wzgląd na to wszystko i przedstawiać panu burmistrzowi i Komisji Oświaty najpierw. Także na ten moment dziękuję i zapraszam na 8 grudnia do Milówki. Dziękuję. Każdy to wie. Koleżanka tu powiedziała, że jednak są ważniejsze sprawy. Do tych spraw cały czas się odnosimy. Że są to sprawy bezpieczeństwa dzieci, że są to sprawy dzieci naprawdę małych, bo są to dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej. Również to, że wieś nie generuje innych kosztów. Nie generuje. Dlatego, że jedynym obiektem, który jest utrzymywany, to jest właśnie szkoła podstawowa. To jest jeden budynek, w którym istnieją 3 instytucje. Szanowni radni, wyobraźcie sobie swoje dzieci, które wysyłacie autobusem dzisiaj wyjeżdżającym z Łochłania za 10:07. To o której godzinie muszą wstać te dzieci, żeby się przygotować do szkoły? Podstawowej Gimnazjum w Grabnie, które 9 lat temu powstało. Szkoła podstawowa ma ponad 100-letnią, liczy ponad 100 lat. Jestem akurat w takiej sytuacji, że mój zespół szkół w tej chwili jest najmniejszym, najmniej licznym zespołem spośród 4 istniejących. Mamy w gimnazjum, bo w tym momencie rozpatrujemy sprawę przyszłości gimnazjów, najgorzej u nas przedstawia się demografia. W
tym roku mamy więcej uczniów niż w dwóch gimnazjach, natomiast począwszy od następnego roku ta demografia u nas przedstawia się najgorzej, a co za tym idzie, pochłaniamy spore koszty. Ale muszę zaznaczyć, że mamy szereg atutów, którymi tutaj chciałabym się pochwalić i Państwu przedstawić. Mamy nowoczesny budynek, który właściwie jest porównywalny z budynkiem w Wojewódzku. Osiągamy jako gimnazjum dobre i bardzo dobre wyniki końcowe, również porównywalne z gimnazjum w Wojniczu. Często te wyniki nasze są wyższe od średniej gminy, powiatu i województwa. Możemy się poszczycić finalistami w konkursach rejonowych oraz wojewódzkich z różnych przedmiotów. Mamy wysokie osiągnięcia w zawodach sportowych. Corocznie szkoła jest reprezentowana na szczeblu powiatu i w zawodach wojewódzkich. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 11 spośród 16 naszych nauczycieli w gimnazjum posiada najwyższy stopień awansu zawodowego. Niektórzy, proszę Państwa, mają ukończone po 3 kierunki i muszę tutaj zaznaczyć, że nasi nauczyciele w momencie, kiedy gimnazjum powstawało, kiedy powstawał zespół szkół, podjęli studia po to, żeby mieć pełen etat w obrębie zespołu szkół. W tej chwili sytuacja jest taka, że likwidując gimnazjum, ja staję przed takim faktem, że zatrudniam od przyszłego roku 16 nauczycieli i tylko 3 na pełnym etacie. Zostają mi nauczyciele z 25-letnim, 30-letnim stażem na 9 18, 12 18 i mam problem. I może się okazać, że w ciągu kilku najbliższych lat moja szkoła podstawowa, z racji tego, że będę miała sporą grupę nauczycieli na tak zwanych godzinach, będzie szkołą generującą duże koszty i w perspektywie kilku kolejnych lat szkołą do likwidacji. Wszystkie nasze szkoły. Tak, więc no, myślę, że tutaj akurat koledzy dyrektorzy z zespołu mnie poprą, bo wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji. Poza tym, no, w naszym gimnazjum w tej chwili mamy zatrudnionych 3 nauczycieli z gimnazjum z Wojniczy. Posiadamy bardzo dobrze zorganizowaną bazę dydaktyczną. Każda klasa ma swoją salę. Bogaty zasób pomocy dydaktycznych, lektur, oddzielna biblioteka, czytelnia, pokój pedagoga. Za pieniądze uzyskane od sponsorów, rodziców, osób życzliwych w szkole, cały czas przez te 9 lat wzbogacaliśmy tą bazę w cały szereg sprzętów, mebli. Od 2 lat funkcjonuje u nas niegenerująca kosztów świetlica szkolna. Mamy świetlicę szkolną, w której nauczyciele realizują swoje godziny karciane codziennie do godziny 16. To jest też ważne, bo przecież tutaj w grę chodzi opieka i bezpieczeństwo dzieci. Posiadamy bardzo dobre zaplecze sportowe. Na naszej sali gimnastycznej każda klasa ma oddzielnie zajęcia. Oferuje się naszym uczniom przejście do Wojnicza, gdzie już w tej chwili na jednej sali przebywają 3 klasy, a ponadto sala ta jest dzielona między szkołą podstawową a gimnazją. Dodatkowo mamy jeszcze 2 salę, w której na stałe rozłożone są stoły do tenisa, a obok budynku szkoły są 3 boiska asfaltowe do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej i dodatkowo jeszcze teren zielony. Uczniowie mają blisko do domu, sprzyja to ich integracji ze środowiskiem lokalnym. Ze względu na ich niewielką ilość możemy zapewnić maksymalnie duże bezpieczeństwo. I ponadto muszę powiedzieć jeszcze jedno, że likwidacja gimnazjum to również likwidacja w naszym przypadku zespołu szkół. I co za tym idzie, utrata patrona. Bo tak się składa, że w 2006 roku nadaliśmy zespołowi szkół, bo były takie możliwości prawne, patrona. Mamy kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest patron dla zespołu. Mamy również dla zespołu sztandar. I w momencie, no,
utraty tego wszystkiego. Nie mamy sztandaru, nie mamy patrona. Proszę Państwa, to są też koszty na ten sztandar. Wspólnie składała się społeczność lokalna, radna. Dołożył nam również sporo pieniędzy samorząd gminny. To też uważam należy wziąć pod uwagę i rozważyć. No, likwidacja gimnazjum, no, to również likwidacja rangi, prestiżu szkoły w środowisku. A no, według tych planów, z którymi zapoznaliśmy się do tej pory, sale gimnazjalne po naszych gimnazjalistach mają być dalej utrzymywane. Czyli no, tak naprawdę będziemy ogrzewać, oświetlać i nadzorować no, takie trzy pustostany w tym momencie. Chciałabym również tu właśnie na ten czynnik zwrócić uwagę. No i poza tym w Wojniczu, w momencie kiedy naszych ponad 220 uczniów zostanie dowiezionych do gimnazjum w Wojniczu, które w przyszłym roku ma ponad 317 uczniów, powstaje w tym momencie szkoła MOLO, licząca ponad 540 uczniów. I biorąc pod uwagę wiek tych uczniów, trudny wiek w okresie rozwojowym, będzie to sprzyjać licznym patologiom i zachowaniom deprawującym młodzież. Mam tutaj, poza tym, proszę Państwa, okazuje się, że wielu rzeczy jeszcze do tej pory nie wiemy i nie umiemy tego wszystkiego przekazać naszym rodzicom, którzy chcieliby się uzyskać takie informacje. Nie wiemy dokładnie do końca, jak będzie wyglądał dowóz uczniów do Wojnicza. Nie wiemy, jak wcześniej te dzieci będą wyjeżdżać, o której będą wracać. Jak będzie wyglądać opieka świetlicowa nad tak dużą grupą młodzieży. Czy nauka będzie się odbywać na jedną, czy na dwie zmiany. Czy uczniom, gimnazjalistom będzie zapewniona obligatoryjna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Czy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Czy będzie to w ogóle brane w kontekście organizowanego dowozu. No i czy władza gminna, państwo burmistrzowie i tutaj szanowna rada bierze pod uwagę również no, zwalnianych pracowników? Bo jest to naprawdę, na pewno dla nas bardzo bolesne i pierwszy raz no, z takim doświadczeniem się w tym roku spotkamy. Bardzo proszę całą radę o rozważenie tej całej trudnej sytuacji. I jeżeli no, nieunikniona jest reorganizacja sieci szkół, to przynajmniej jakby ją można było wydłużyć w czasie, to bardzo bym o to prosił. Dziękuję. Dobrze, oddajmy głos teraz pani dyrektor z zespołu szkół w Wielkim. Szanowni Państwo. Ja akurat jestem w tej chwili tą pierwszą szkołą, która na następne 3 lata w gimnazjum nie będzie generowała dodatkowych kosztów. Na pewno Państwo przeanalizowaliście koszty funkcjonowania gimnazjum na terenie gminy Wojnicz i gimnazjum w Wielkiej Wsi. Następne 3 lata jesteśmy w stanie utrzymać się z subwencji. Następnie czynniki demograficzne na lata 2012 do 2014 również u nas są wzrostowe. Wzrasta nam ilość dzieci w gimnazjum. Także to są te dwa czynniki, które są brane pod uwagę najbardziej przy planowanej reorganizacji. I myślę, że u nas one są właśnie przeciwko tej reorganizacji. Oprócz tego chciałabym podkreślić, że nasza szkoła jest szkołą najtańszą w utrzymaniu. Na terenie nie tylko tutaj gminy. Ze względu na to, że mamy do ogrzewania wykorzystaną pompę ciepła. Jest to taka druga inwestycja na terenie Małopolski, a u nas właśnie w naszej gminie jest to jedna. Więc nie generujemy również kosztów utrzymania bardzo dużych. Liczba, ja odniosłabym się również do wcześniejszych takich informacji. Nasi uczniowie będą przywożeni do szkoły Wojniczej. Będą musieli do niej dojechać wcześniej, będą musieli wcześniej wstać. Będą musieli później wracać. My organizujemy zajęcia dodatkowe, organizujemy zajęcia pozalekcyjne, organizujemy kółka, mamy prężnie działającą grupę teatralną, która zdobywa nagrody. Mamy również działający UKS, działa u nas również sekcja tenisa stołowego, jesteśmy w piątej lidze. Staramy się dzieci angażować od najmłodszych lat.
Nie wiem, jak to będzie wyglądało publicznie w gimnazjum, bo liczę, że dzieci będą wszystkie chodziły razem. Jak to będzie można zapewnić? Jak będzie można zapewnić im tą pomoc psychologiczną, umożliwić rozwój, umożliwić wyrównywanie szans, co jest zaleceniem ministerstwa i należy tego przestrzegać. Oprócz tego, że tak dalej, nasza szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2004-2011. Mieliśmy bardzo wysokie te wyniki. W ostatnim roku byliśmy w najwyższej pozycji, a zliczając wszystkie egzaminy zewnętrzne na przestrzeni lat 2004-2011 zajmujemy pierwsze miejsce jako gimnazjum w całej gminie. To są wyniki, sumy punktów z poszczególnych części egzaminów i oczywiście liczone na przestrzeni wszystkich lat takiego liczenia. Następnie lata 2012-2014, czyli te najbliższe 3 lata, o które tak naprawdę staramy się walczyć, żebyśmy mogli utrzymać się dalej, przynoszą oszczędności w kwocie ponad 115 tysięcy. Może to jest cały kwota, ale dla nas jest to bardzo duża kwota. Oczywiście opieramy się cały czas na wyliczeniach, które zostały nam dostarczone. Czyli wydatki ogółem na gimnazjum w następnych latach będą dużo niższe, aniżeli subwencja, która będzie przysyłana tutaj do gminy, będzie przysługiwała naszemu gimnazjum. Czyli subwencja w 100% będzie zaspokajała konieczne wydatki. No, nasza szkoła dysponuje również bogatą bazą. Każda klasa posiada własną salę lekcyjną. Są to sale wyposażone, posiadamy pracownię komputerową o wysokim standardzie. Mamy salę gimnastyczną. No, ktoś może powiedzieć, że mała sala, ale dla nas jest w zupełności wystarczająca, czego potwierdzeniem są osiągane wyniki w zawodach sportowych. Mamy wyposażoną bibliotekę, również bibliotekę publiczną. Mamy również działającą od początku, odkąd powstała szkoła, stołówkę. W tej chwili w stołówce jest wydawane około 100 obiadów dla uczniów. Są to uczniowie z szkoły podstawowej i gimnazjum. Czyli tutaj te wskaźniki demograficzne i wskaźniki ekonomiczne w żaden sposób jakby nie pokazują konieczności likwidacji naszej szkoły. Ta likwidacja nie zmniejszy i tak niskich już kosztów utrzymania obiektu. Obiekt będzie dalej utrzymywany. Sale pozostaną dalej, nie da się oddzielić tych sal, nie można niczego odłączyć, więc po prostu jest tutaj takie, zostaną sale puste. Oprócz tego istnieje możliwość pozyskania takich dodatkowych środków po rozmowie z panią sołtys, z radnym i rodzicami szkoły Wielkiej Wsi. Doszliśmy do takich wniosków, jakby zaproponowali, że może by postarać się sprzedać jakąś własność, część gminy, żeby, no, przepraszam, żeby mogła po prostu wieś dofinansować szkołę. Sołectwo Wielkawie, że chciałoby dofinansować szkołę. No, takie są propozycje, nie wiem, jak to będzie wszystko się rozwijało. Co jeszcze takiego, to też nie chcę przeciągać. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że tak, ja jestem dyrektorem niedługo, bo dopiero od 2008 roku, ale przez te 3 lata Rada Rodziców, która działała przy tym zespole, działała bardzo prężnie, proszę Państwa, za ponad 18 tysięcy zakupili wyposażenie do szkoły. To na środki zdobyte przez Radę Rodziców to nie jest mało. Na następną sprawę chciałabym zwrócić uwagę Państwa. W zespołach zgodnie z prawem, jakie obowiązuje, mamy różne zestawy podręczników, różne zestawy programów, ponieważ mamy dowolność wyboru programu, podręcznika i każdy z nas z zespoła realizuje własny swój zestaw. To nie jest tak do końca, że jest podstawa programowa jest jedna. Podstawa programowa jest jedna, ale program, który my przyjmujemy na 3 lata, bardzo różni się w formie realizacji od programu, który przyjmuje inne gimnazje. Od podręczników, więc proszę teraz zwrócić uwagę na koszty, jakie będą musieli ponieść rodzice, gdy na przykład uczniowie klasy drugiej gimnazjum pójdą do trzeciej, a w Wojniczu wiemy dobrze o tym, bo zrobiliśmy takie po prostu zestawienia. Obowiązuje inny zestaw programów podręczników. Oni muszą zakupić te podręczniki, muszą dostosować, muszą wyrównać uczniowie, może nie braki, ale po prostu te różnice w tym, co myśmy ich uczyli, ponieważ różnie te działy się układają w różnych przedmiotach. Na pewno nie będzie to z korzyścią dla uczniów.
Oprócz tego, tak jak w każdym zespole, jak dojdzie do rozwiązania zespołu, ja również mam problem ze zwolnieniem nauczycieli. I po pozostawieniu samej podstawówki, po prostu podstawówka w pewien sposób będzie również generowała koszty, ponieważ część nauczycieli musi ktoś uczyć danego przedmiotu, część nauczycieli zostanie po prostu zatrudniona na częściowe umowy. Pozostanie na cały umowa trzech nauczycieli. Dlatego pozostają nauczyciele klas 1-3. Pozostali będą musieli mieć po parę godzin. Przed tym też stoimy jako dyrektorzy, nie tylko ja, ale wszyscy. I chciałabym, tak prosiłabym, żeby Państwo zastanowili się, jakie względy są ważniejsze, które względy bardziej przemawiają przy dobro dziecka, czy też tylko ekonomia i demografia przemawia. Dziękuję bardzo.